Witamy Was serdecznie w kolejnych nagrywkach Lupy. Hanie, Edyty dzisiaj nie ma, jesteśmy my z Pawłem i zaczynamy go od grubej rury, czyli... Czyli od postu, który już zamieściła na grupie. Przepraszam, jeśli pomylę twoje imię, bo nie wiem, jak się dokładnie czyta. No co pani tutaj robi? Widniała mi trzy literki Mia ZG, która zapytała, to sztuczna ręka? Wygląda mega realistycznie. Jest to materiał rolka z Instagrama, który znajduje się na profilu Nice by Rachel Montoya. I co na tym odcinku, co na tym materiale możemy zobaczyć? Ano właśnie takie coś. A że nie szkoda i tego cały, odbijacza? Cały, no... Caluteńki dała. Aha, bo wszystkie paznokcie będzie robić. Wysuszyła to. Co? Pokruszyła i teraz będzie odbijać na lepką warstwę. To czemu sobie na paznokcie nie zrobiła czegoś białego i sobie po prostu pyłków nie odbiła? No, mogła to samo tak zrobić, no. By były cieńsze. Bo mogła to białym paint gelem tak zrobić. No, ale ładne. Utwardzić i wetrzeć pyłki, no. Ładne. Ładne. Mi się podoba. Dla mnie za moim dużo pierdzielenia. Ładniejszy jest komentarz od Claudia Henderson, która na pytanie, to sztuczna ręka? Odpowiedziała, żywa, tylko odcięta w nadgarstku. Co myślicie o końcowej stylizacji? Czyli tak, mamy filmik, że laska sobie wybiera... Kawa? Co chce mieć na paznokciach. Ale jak kawowe, kawa? Czyli pewnie chodzi o kolor kawa. A nie po prostu do picia zostanie kawa albo woda? A tam była woda? No. Dobra, mamy kwadrat albo migdał. Jakbym tutaj, ja miała do wyboru kwadrat albo migdał, a tak mi w ostatnio Hania chciała zaproponować, to mi się popłakała, gdyby był kwadrat. No. Ale to chodzi wola, trochę tak, emocje, Edyta. Migdał Edyta, klasyczny, to jest cykor. Migdał współczesny, migdał rosyjski, sztylet, owal. Edyta, temu paznokciowi nic by nie zaszkodziło. Myślę, że i tak to się miało... Zepsuj, to i tak się zepsuło. Pasa niepowodzeń trwa. Migdał. Długie. Jak długie? Jeden kolor albo miks kolorów. Też mi to nic nie mówi. Za ile to są długie? Długie. Ostatnio na odcinku takie są ty stwierdziłeś, że 2, a Naomi ją stwierdziła, że długie to jest 20. Centymetrów. No. Tak. 20 centymetrów to już jest obłęd, a nie długie. Okay. 2 to są długie, czy nie? Czy jest taka skala? Krótkie, długie, obłęd. I to osoby to już są długie. Tak. Obłąkana. Czyli Edyta utrzymuje swoje zdanie już od drugiego tygodnia odcinków, że 2 centymetry to długie. Okej. Okay. Nie patrz na mnie tak, Paweł? Nie patrzę. Ale tu też w ogóle French i perła. Okej. Okay. Jeden kolor perle, Edyta, i French, czyli French w jednym kolorze. Bo to się gryzie, jeden kolor i French, co? O co chodzi w perle? Perła pewnie to jest ten taki pyłek, co ja mam, miałam kiedyś z Mr. Milano, taki pyłek, on się nazywał. To jest taki efekt, bardzo modny się to stało, odkąd zaczęła to nosić żona Justina Biebera. Bieber? Tak, żona Justina. Jak ona się nazywa? Hailey Bieber. Hailey Bieber. Że po prostu miała jakieś mleczne paznokcie i tam pyłek właśnie perłowy... Tak, zrobić wtarty. I właśnie chodzi o tę perłę taką. Wtarty, po prostu ona ma mleczne albo naturalne paznokcie i jest wtarty perłowy pyłek. Dobra, perła. Perła nie, coś innego. Top zwykły. A błysk to jest niezwykły? Co? Co się czekaj, co tam było napisane? No, top zwykły. Błysk? No to może jest po prostu z drobinkami a, błysk, z drobinkami. A top zwykły o Boże, to jest... To nie będzie chyba dobre. Ale wybrała zwykły. Peeling, krem. A, okej. Okay. Też bym wolała peeling, bo przy peelingu masaż. Woda, aha, woda i kawa, to rzeczywiście było picie na początku. Co? Na maksa? Ty się szalono! Znowu te puste przebiegi, ja nie umiem patrzeć, jak one tak fryzują. Albo to specjalnie do nagrań... Nie, co ty... To jest styl pracy, Edyta, z dziada pradziada. Nie pierdzieloć, co to za flegmatyczka? Kiedyś ty było takie powiedzenie, pazury, Edyta. 10 na dzień robić, a nie 5. Czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy i to nie, jest no, ja sobie styl żartuję, pracy. Ale naprawdę dużo szybciej ściągniecie, jak będziecie pracować w jedną i drugą stronę, a nie tylko głaskać, głaskać, no nic. French biały. Jezusie Mario, co się z tym kciukiem stało? Co to z tą budową? O co chodzi? Dlaczego tak brzydko zbudowane są te paznokcie, takie kluchy? Gdzie? To już są opiłowane? No już kładzie fręcza, to już muszą być opiłowane, to już gotowe do fręcza. No zobacz, zobacz tego kciuka, co to tu się stało, a tu prześwity, tu... No patrzcie to, Viola, koleżanko, proszę się tu szkolić, co ty tu odwalasz na tych pazurach? Co? Aha, folia. I tu już są zrobione paznokcie, a faktycznie skóry tu jest pełno dookoła, to już powinny być top i ta skóra powinna być już dawno wyfrezowana. Może sobie myśli, że peelingiem to załatwi, wątpię. Viola, no musisz się doszkolić, jakieś szkolonko, doszkolonko z korekty.
uzupełnienia albo odnowy, ale tutaj też widzę, że podstawy kuleją, więc jeszcze byś musiała jakieś podstawowe szkolenie z manikiru, z budowy, z taktyki piłowania przejść. Kurczę, no. Dobra, zobaczmy jeszcze inne prace Violi, może coś... Top zwykły i top błysk. Dominika też się tutaj zastanawia nad tym. Grubo i żółwiowo, jestem za Dominiką, tak. Chcesz inne prace? No to zobaczmy inne prace od Violi. Dużo różnych jest tutaj zdjęć, więc muszę wyszukać same paznokcie. No te są ładne akurat, te są bardzo ładne. Tym też za dużo nie brakuje, troszkę brakuje, na przykład tu kolor jest nie... Bo jest po prostu bardzo gruby, wolny brzeg, przez co ten kolor taki wygląda, jakby był niedomalowany. Ale ogólnie jest... Pracujesz estetycznie, jednak jeszcze brakuje wielu rzeczy tutaj. Dużo rzeczy do podszkolenia jest. To taka Edyta 10 lat temu, o. Też szkoda, że mi wtedy nie potrząsnął za bardzo ktoś. A się obrażałam, jak mi ktoś powiedział, że skórki źle obrobione czy coś. Kurde, obrażona byłam. Ja mam następny post od Klaudii Sadowskiej, która pisała: nie wiem nawet, jak to skomentować. Ta szyba. Jaka szyba? Co to za kształt? Podobno trójkąty są idealne do kopania grządek na wiosnę albo do walki wręcz z kotem. O kurczę, walka wręcz z kotem, wyobraziłem sobie to trochę. Krótkie ale szpice, długie, ale bardzo źle wykonane szpice. Zobaczmy, bo to chyba jest jakiś filmik nawet. Zaciekawił mnie jeszcze komentarz od Ilony. A ta szyba jako upierdolono. O matko. Czekaj, bo ja jeszcze nie widzę. Jaka szyba upierdolona. You can Jezus Maria. Zobacz odpowiedź na komentarz. I don't feel nice. Że salony tego. Okay. Ale to co się tam musiało dziać, żeby tak, taką szybę mieć, no, Edyta, uwaloną? Nieutwardzony żel albo lakier, frezowała, pryskała na boki. Fuj, ja bym tam w życiu... Fuj! Jezusie i Maryjo, co się tu odwaliło? Patrzcie, jak to jest grubo przy skórze. No dobra, bo to zdobienie jakieś robiła, no ale to można zrobić tak, żeby... Jezusie Maryjo, Jesus Maria. Nie wiem, nie mam słów, to faktycznie, no za bardzo nie trzeba tu komentować chyba niczego. O! To jest Edyta! To jest Edyta! Radź Boże, że to niżej. To idzie do szperły. No, ja też bym powiedział. Zdecydowanie bliżej niż ten pierwszy. Ale powiem ci, Edyta, żebyś miała taką samą reakcję na następny materiał, który udostępniła Wiktoria Mirosław. Napisała tego tyle. Straszne. A miniaturka pokazuje nam, że może być dosyć... Wiecie, co to jest? To są przyklejane tipsy. Tylko ta dziewczyna, która to zrobiła, popełniła bardzo poważny błąd. Jaki? Nakleiła tipsy French. Na odwrót. Nie. Dobrze właśnie, ale na tak krótkich paznokciach. Ja kiedyś też wpadłam w tę pułapkę, bo mówię, co o, tipsy French. Ale to było 15 lat temu. Se zrobię Frencha, nie? Tylko miałam krótką swoją naturalną płytkę, a żeby to dobrze wyglądało, no mimo wszystko, nawet na długiej płytce, to trzeba trochę uciąć tej naturalnego łożyska, bo na coś trzeba przykleić, nie? Pamiętam, więc jak miałeś nawet... taką sprawę właśnie chyba w Chłoście i rysowałaś fajnie, jak ta płytka wygląda, w zależności od tego, jak długi jest French, tak, rysowałaś, jak dokąd powinna być to łożysko. Po to mamy szablony, po to mamy covery, żele, akrylożele, żeby optycznie wydłużyć łożysko, wyszczuplić tym samym całą dłoń, całe palce, tak? I namalować tego Frencha głębokiego, bo takie Frenche to się nosiło 15 lat temu. French na bogato, taki grubiutki. Gruby, dosłownie i przenośni. A zobacz następne zdjęcie. Jezus Maria, aha, kokardka. Ale chyba coś nie pykło, tak jakby ktoś tam zżygał się na ten paznokieć, nie? Oh my god, napisała Małgorzata. I gdy klientka przychodzi na uzupełnienie, a wcześniej przypiłowała paznokcie sama. Uzupełnienie. Co od nowa. Albo w ogóle całe ciachanie wszystkiego i robienie na nowo. W ogóle od nowa powinno być zdrowsza niż przedłużenie. Ale to jest głupia nazwa, co nie? Od nowa. Kumasz, korekta, od nowa, że robisz coś od nowa, a przed tym powiedziałeś ciachanie i robię paznokcie od nowa. Ale jeszcze może być od nowa. Przedłużam w sensie. No. Ale wiesz, o co chodzi, że to jest takie błędne nazewnictwo moim zdaniem. No ale to jak inaczej to nazwiesz? To już funkcjonuje lata, to trzeba jakoś się dostosować do rynku. Jest korekta uzupełniająca. Mówi to Edyta, która spędziła z nami na rozmowie Drillo kilka godzin na kminieniu słowa granulacja, gradacja. Właśnie chciałam też to powiedzieć. Tak, ale to pasuje w miarę, bo to robisz tak jakby wszystko od nowa. Masz tylko szkielecik. Taka jest różnica między robieniem paznokci od nowa, a korekta od nowa. W sensie robienie od nowa, to źle się wyraziłam. Chodziło mi o to, że przedłużyć.
A tu nie trzeba przedłużyć, tylko a ty je wtedy robisz od nowa. Jak je przedłużasz od nowa, to robisz je od nowa. Sprawdź tylko znaczenie słowa od nowa. Przywrócenie czemuś wyglądu rzeczy nowej. No. Odrestaurowanie, odbudowa. Czyli to nie jest od nowa, zmiana, rozumiesz? No. Czyli w przypadku korekty, odrestaurowanie czyli paznokci. W przypadku korekty to jest spoko stwierdzenie. Tak, bo to jest odrestaurowanie z mega zniszczonych. To jak teraz nazwać, usunięcie paznokci, zrobienie ich na od nowo, początku. Na nowo. Przedłużenie czyli ich. Stworzenie. No. Przedłużenie ich, stworzenie, no. Albo zbudowanie. Matko Bosko, mówię, co się stanęło? Matko Bosko, mówię... Piorun, pie! To tak pasuje, nie? To powinna mieć puszczane każda klientka, która przychodzi z paznokciami, z wyrżniętymi krawędziami bocznymi. Jak dla mnie to wygląda, że po prostu nie ma otwieracza na piwo i sobie zrobiła paznokcie. Pytanie od Sabiny Gomula, która się podzieliła następnym materiałem i zapytała, co tu się odb***ło. Na razie widzę ładny kolor. Czyli już mamy pierwsze źle, bo po prostu naciska, czyli ma tępy frez i pracuje bardziej siłą niż zamiast zmienić frez. Ja bym tu polimeryzował. Ja to bym polimeryzował. Tak? Tą wypowiedź, bo jeden, moim zdaniem nie tępy, nie jesteś w stanie ocenić, czy jest tępy, on jest po prostu brudny. Więc stwierdzenie, że jest tępy, albo jest ulepiony, błędny. No. Drugie, kilkukrotnie już miałem takie wrażenie, na przykład jak patrzyłem na nagrane materiały wideo, że coś się wyglądało, że tak choćby było dużo szybciej się działo, niż na przykład wiesz, że jest realna prędkość. Więc moim zdaniem to też coś może być z tym obiektywem, że to po prostu tak wygląda, że on tak mega naciska. Albo po prostu ta frezarka jest słabej jakości, jak ona dociska, spowalnia i to wygląda tak, choćby mocno naciskała. Ale no dobra, co się dzieje, jak za mocno naciskasz, bo nie kumam. No bo mówiłam ci, tak? Że się nagrzewa i masz napięcie w nadgarstku. Zrób tak 6 klientek dziennie i tak musisz no, naciskać to mocno. To mnie już przekonuje, dobra, to już okej. A 100 w miesiącu, 120? To mnie przekonuje, bo pamiętam, jak kiedyś pracowałem jako mały gówniarz. Dalej jesteś gówniarzem. Chodziłem na praktyki szkolne, na tokarstwo i tam mieliśmy taki pilnik zwykły. Mieliśmy i madło, pilnik i taki pręt do fajlowania, nie? Przychodzi gościu, ten szef przychodzi i ryczy: Sobik, nie naciskaj tak mocno, bo się zmęczysz, bo ja tak... On mówi, jednostajnie cały czas tym samym tempem, tak się nie zmęczysz. I paluchem. Pff. Ale popatrz, ile tego pyłu ma na palcach i teraz coś ją swędzi i ona się tym drapie, tak? I tak, i do nosa, nie? To była kwintesencja tego na koniec. A następny materiał udostępniła Justyna Stelmach. Jest to filmik z profilu Beauty Hacks Original. O, Edyta, twoje paznokcie tam były na chwilę. Gdzie? Takie paluchy się widziałem. No, ale nie, ja nie mam chyba aż tak tutaj takich dziur. Nie, moje aż tak źle nie wyglądały. W ostatnim miesiącu czy kiedykolwiek? Ogólnie. Kiedykolwiek, nie ogólnie, tak? Kiedykolwiek. Czekaj, muszę sprawdzić. No dobra, może... Kopy w klej. Nie ukradli ci filmiku, Edyta? Nie, ten jest taki wypukły bardziej, a mój jest płaski. Ale długość paznokcia... O, dobra, nie, nie ma. Czy ja widzę kuleczkę tu? No tak. I widzisz, jak siadł już, teraz zostawiła. Dobra, nie było źle. Tu mamy opaska ścierna, już zbudowany paznokieć, to też nie jest złe. Ej, ale czy ten coś nie tylko mandrela? No. Nośnika, przepraszam. Czy nie jest zbytnio włożony? Znaczy, to jest jeden ze sposobów wkładania. Ja lubię tak sobie zostawić, żeby mieć dziubek bardziej precyzyjny. Ale dziubek. Nie chodzi mi o opaskę, tylko chodzi mi o... Bo do szczerze jest ta śrubka frezarki. W ogóle jest dziwny ten mandrel. Zobacz, jak bardzo wystaje poza granicę tej opaski ściernej, więc nie możesz... Pracujesz tylko tutaj tą częścią, a do tej w ogóle nie masz dostępu. Masakra. Ja pracuję tu i potem dupką sobie jeszcze jadę, nie? Trzeba z głową. Mieć nośnik, a matowić pilnikiem. Jeszcze takie mają być. Źle trzyma cążki. Czemu źle? No bo tak trzyma, bez żadnej podpórki, okropnie. W ogóle kciuk wyżej, Jezus Maria. Który kciuk? A, że ten swój ma, że nie Dobra, kłam. Zobacz, tak musisz trzymać, nie? Tak, nie musisz tego otworzyć, tak go widzieć, nie? Tak, w sensie, tak... Jak... No ale zasadniczo. Znaczy, nie wiem, że to kwestia chcesz... tego, że mi się ręce trzęsą, ale jak chcę to całe otworzyć, nie? To mi się kciuk ucieka i mi ręka się trzęsie. A nie. Tak, od środka? Tylko ona nie ma na prosto kciuka, tylko bokiem. Tak zgięty, widzisz? Jak nie! Jak ma zgięty kciuk? Nie! Nie, 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 nie. Patrz. Co? No. Tak, Przemek. No i wytnij sobie tak skórki teraz. No spoko, zajebcie. Wiesz, jaki to jest precyzyjny? Po co ten kciuk u góry? Bo on sobie to bierze jak gruszkę do ręki.
Jakbyś gruszkę ściskała do ucha. Nie, nie masz tutaj precyzji. Ty masz małe rączki, dlatego pokaż. Tak masz. Ta osoba nie masz może mieć duże patrz, ręce. Popatrz, ale zobacz, popatrz, jak ma nadgarstek. Porównaj, ale jak on ma duże ręce, bo on. Ale zobacz, jak trzeba nadgarstek mieć zgięty tutaj mocno, żeby to zrobić. No to fakt, no tu znowu ci muszę przyznać rację. No. Cyk, 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 cyk. Nie będziesz tutaj, nie wiem, czy kiedykolwiek będziesz mądrzejszy ode mnie w tych kwestiach. Co pani tam powiedziała, bo już szykuję się do wojny. Trzymaj mnie, Hania. Zacznij robić paznokcie, to będziesz się mógł mądrzyć. A ty, ale nie mogę się połączyć bez robienia paznokci? Mądrz się! No właśnie. Patrzcie, jak ten szablon wystaje w tym żelu, Boże. To jest jakieś piekło stylistki paznokci. Boże, a tu w ogóle boków nie docięła tam. Jezus Maria, jedne docięła, inne nie. Ja wychodzę stąd. Ale nierówno przy skórkach. W ogóle apeksu nie zbudowała. Nie! Jakie naleśniki. O dobra, no okej. Okay. Grawitacja sobie pomogła. No nie są te paznokcie dobrze wykonane, ale też jakoś mega wielkiej tragedii tu nie ma. Tata, ja znowu cię poproszę. Dobra, cofam to, co powiedziałam, patrzcie to. Ta skórka biedna. A skórka to już mogła być wcześniej, było to obgryzane, ale tu jakie nie to malowało. Chyba, że jeszcze tam będzie malować. Po to mamy pipetkę, żeby nie musieć dotykać skóry. Zaleja wszystko, oliwką nie będzie widać. Ja mam wrażenie, że w tym świecie stylizacji paznokci na to, na co my patrzymy ostatnio, na Agnieszkę Grzelak, na ten paznokciowy odcinek z Bali, plus to, co było tutaj, to jest jedna wielka pole niepowodzeń. Jak stylistka wchodzi na swój zawód, nie, do tak chce pracować, to na przed sobą ma pole minowe i ona co chwila idzie i tam mówi tu nie tak, tu nie tak, nie tak i na końcu chodzi taka poszkodowana. A wystarczy se kupić szkolenie online. Jedno podstawowe z przedłużania, drugie korekta, uzupełnienie. Najlepiej jeszcze odnowę na przykład, żeby wiedzieć, co zrobić z takimi problematycznymi paznokciami. Postępować według tego szkolenia i tak jakby ci ktoś nad tym polem minowym dał most. I z tym mostikiem już spokojnie patrzysz na te miny i tak. A ja byś chciał wiedzieć, taki most jest teraz dostępny na kulo.pl w ramach akcji Black November. 33 kursy i techniczne i ze zdobień znajdziesz w promocyjnych cenach. Więc most jest. Pytanie, czy wolisz wejść na most i przejść bezpiecznie, czy wolisz być jak Ania z żartu na polu minowym, czyli wszędzie. Ej, dzisiaj nagrywaliśmy odcinek o Agnieszki Grzelak i jest kolejna osoba, która wrzuciła nam zdjęcie. Co sądzicie o nowych paznokciach Agnieszki Grzelak? Mam co ty gadasz? Teraz taki spoiler, ja myślę, żeby ten post pominąć, co wy na to? Pominiemy? Nie patrzcie. Pominiemy, nie patrzcie, ja tam widzę patrzcie. Tylko coś haluminowego, ale... Tylko ten materiał chyba nie był nagrywany jako wideo. Nie takie, był? Tak? Takie na jej kanał, w sensie nie pamiętam, nie. To było wrzucone było. Na jej kanale. No to patrzymy. Co sądzicie o nowych paznokciach Grzelak? Bo ja tu widzę kilka błędów, na przykład przedostatni paznokieć jest krzywy, to wozi palca, ale tylko moje spostrzeżenie, więc mogę być będzie. Basiu. Chyba, że tak, możesz mieć rację, jeżeli jeszcze byś widziała inne zdjęcia tych paznokci, bo tu nie ma osi palca pokazanej. Oś palca biegnie przez wszystkie paliczki. Jak my widzimy tylko ostatni paliczek i połowę przedostatniego, jeszcze nie w tej samej linii, tak patrzymy na oś palca, bo jak patrzymy z tej perspektywy, no niestety to może iść równo z osią palca, a optycznie z tej perspektywy może to wyglądać, że idzie krzywo. Zdobienie mi się podoba mega. Połączenie kolorów super. Zdobienie, na przykład ten kociołek jest zajebisty. Ten duszek już mi się mniej podoba. To jest zajebiste, te księżyce z tymi gwiazdkami, który? Duszek. Duszek? Ten duszek jest fajny. On wygląda taki lecący, żeby sobie coś chwycić. Pomysł fajny, tylko mi się wykonanie troszkę nie podoba. Poza tym to są już paznokcie z tydzień mają, jak nie dwa. No patrzcie, jakie to są skórki, jakie to są odrosty. A, no właśnie, tu Agata napisała, już nie takie new, bo nawet zdążył się odrościk lekki pojawić. No właśnie. Ale no mi się ogólnie podoba cała koncepcja. Troszkę wykonanie mogło być lepsze. Co masz na myśli? Który jest? Gdzie, bo... Co? Nie wiem, coś, albo ten kolor to tak pogrubił, albo one są jakieś takie za szerokie co, w stosunku do płytki paznokciowej. Tak, coś mi tam nie gra. Ten wskazujący taki szeroki według na przykład środkowego, to tak jakoś dziwnie wygląda, chyba że tak dużo wyżej jest ten wskazujący. Fajne pazy, co się tu będziemy rozwodzić. Dzięki ziomeczki, że byliście, widzimy się w następnym odcinku. Tak. Ulo lupi! Ciao! Pa! Tak.